Reznikow i pozostali rywale ruszyli bardzo mocno po zewnętrznej. I gdy wyjdą na przeciwległą prostą, ta stawka rozciągnęła nam się, tak idą dwójkami, dwójkami. I jeden odstający w niebieskiej czapeczce, Dżaklow Wiaczesława Szymczuka z dwójką. I obok popędził z lewej strony Andrzej Mazurkiewicz, dosiadający Nerę. A zatem czwórka i dwójka. Daleko z przodu, mocno poszedł Nerę i Andrzej Mazurkiewicz. Dżaklow, tutaj jest, no już przewaga kilku długości, pozostali w miarę równo na miejscu drugim. Dżaklow i Wiaczesław Szymczuk, ale czy wytrzyma to niewiarygodne tempo Nerę? Andrzej Mazurkiewicz popędził mocno konia, a ten okazało się jest bardzo mocny. To jest przewaga kilku długości. Pytanie tylko, czy wytrzyma i ruszył. Jest tam bardzo blisko już z czwórką Dżaklow i Wiaczesław Szymczuk. Jest także, jeśli dobrze widzę, Nerio i Szczepan Mazur. Tak jest, żółta czapeczka, szeroko poszedł teraz po przekątnej wręcz przy wyjściu na tę ostatnią prostą. Mamy Andrzeja Mazurkiewicza, mamy czwórkę i mamy Nerio Szczepana Mazura, który idzie szeroko po zewnętrznej, tuż wzdłuż szeregu wiwatujących, tych, którzy stawiali właśnie na taką kolejność. Szóstka, czwórka i piątka. Szóstka, czwórka, piątka i siódemka. Taką mamy kolejność. Oczywiście to kolejność nieoficjalna. Radość może okazać się przedwczesna.